Cześć, witam się z Wami serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Oczywiście ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem. Zapraszam Was wszystkich do subskrybowania naszego kanału, Ponieważ ze statystyk wynika, że 70% naszych widzów jeszcze nie subskrybuje, więc gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania. Wystarczy kliknąć tutaj pod filmem, zaraz pod, pod samym ekranem, przycisk subskrybuj i potem zaznaczyć dzwoneczek, aby YouTube informował Was o nowych filmach na naszym kanale. Pamiętaj, jeśli Ci się podoba nasza praca i nasz kanał na YouTube pod nazwą Dolnośląskie Miody, zostaw oczywiście łapkę w górę, także tutaj na dole, zaraz pod filmem. Ok, przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego naszego spotkania. Popatrzcie, co ja dzisiaj dostałem na adres naszego studia. Popatrzcie na to. Dostałem taką oto paczuchę. Taka tajemnicza paczucha. I zapytacie, skąd ta paczucha i co tam się w środku znajduje. Więc już Wam wszystko mówię. Paczka przyszła od e, znanej Wam Eweliny, e, która prowadzi. E, Taką swoją działalność w postaci szycia różnych akcesorii nazywa się dobra twórczość, a ja chciałbym wam dzisiaj pokazać co dostaliśmy. Pamiętacie Ewelina, ja prezentowałem wam film, gdzie były takie bardzo fajne saszetki na, na takie nerki na pas w różnych rozmiarach, które Ewelina nam też podesłała i kolorystyką materiałem były, nawiązywały do tematów pszczelarskich, dlatego prezentujemy jej produkty ze względu na to, że są naprawdę mega dobrej jakości. Jest to produkt handmade. Ewelina naprawdę wkłada pełne serce w produkcję tych tych, tych akcesori. A dzisiaj ciekawostka. Ciekawostką jest to, co w środku się znajduje. Ja tu sobie już pozwoliłem otworzyć, bo yy, byłem bardzo ciekaw. Yy, kilka informacji o welinie. To dziewczyna, która własnoręcznie szyje niezłe cudeńka, i na łamach naszego profilu, w nawiązaniu do tematyki pszczelarskiej, pokazujemy jej. Produkty. Ewelina podsyła nam swoje pomysły na akcesoria, takie jak saszetki, workoplecaki, i tym razem. Kosmetyczki dla pań i panów. Właśnie tutaj w środku znajdują się kosmetyczki. Ja za chwilkę zacznę je wam prezentować. Jak zauważycie, wszystkie te akcesoria są uszyte z materiału, który nawiązuje do tematu pszczelarskiego, więc kolorystyka, wzory, e, wszystko jest naprawdę elegancko spasowane. E, pokrótce postaram Wam się zaprezentować to, co dostaliśmy do prezentacji, jeżeli chodzi o rozmiary, o kolorystykę, jak zostało to uszyte i z czego wykonane. Także zabieramy się do otworzenia do unboxingu tego kartonika i wyciągniemy wszystkie produkty, które znajdują się w środku. Ok, lecimy. Więc tak, tu mamy jedną taką dużą saszetkę. Ja ją wam zaprezentuję. Tak wygląda z zameczkiem. Za chwilkę będziemy wszystko omawiać. Tutaj mamy taką prostokątną saszetkę z uchwytem takiej wielkości. I na końcu mamy taką, taką, to, przepraszam, to nie saszetka, tylko kosmetyczka w takiej kolorystyce. Miodowej także za chwilkę zrobimy prezentację. Ok. Myślę, że możemy zacząć od kosmetyczki małej, czyli od tej kosmetyczki. Ona jest o wymiarach 15 na 20 cm i 4 cm dno. Idealnie nadaje się do kobiecej torebki, jest optymalna. Akurat wykonanie tego jest z błękitnego materiału z wzorem komórki pszczelej. Zauważycie, w niektórych komórkach jest nawet pierzga. Tak, tu pierzga, dobrze widzę, pierzga, najprawdopodobniej pierzga. Dół mamy w kolorze miodowym, bardzo ładnym, pasującym właśnie z komórką, złotą komórką pszczelą, bodajże to jest złoty kolor, tak złoty kolor. Na dole mamy bardzo ładnie wszyte logo dobrej twórczości. Uchwyć ich do zamka z bardzo fajnym końcóweczkiem, żeby łatwo można było złapać zamek. W środku mamy kosmetyczkę podszytą materiałem bawełnianym. Za chwilkę opowiem Wam jeszcze o tych materiałach. To jest materiał poliestrowy, wodoodporny, także nic nam się tutaj nie wyleje i nie zamoczy w środku. Zobaczcie, wielkość tak jak prezentowana, mniej więcej wchodzi moja dłoń do środka, także ta kosmetyczka idealnie nadaje się jako kosmetyczka podręczna. Tak się prezentuje. Zobaczcie, myślę, że na pewno Wam się spodoba. Ok, przejdźmy sobie do drugiej kosmetyczki, czyli do tematu. Myślę, że do tej dłużej. Już Wam zaprezentuję. Tutaj ją troszeczkę ułożymy, bo przyszły do nas w kartonikach. Więc tak, to jest taka kosmetyczka. To jest kosmetyczka dosyć duża. Już Wam mniej więcej określę wymiary. To jest wymiar 30 cm na 20 cm i 8 cm dno. Forma tej kosmetyczki, czyli jest w kolorystyce czarnej. Całe dno jest czarne i czarny materiał z komórką pszczelą, jak widzicie, z wzorem pszczoły i także z motywem tutaj miodu, bądź pieżgi w komórce pszczelej. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście w tym miejscu mamy wszyte logo dobrej twórczości. To jest najprawdopodobniej taki materiał skórzany, na którym jest wygrawerowany napis dobra twórczość. Bardzo ładnie to wygląda. Zamek w kolorze złotym i także Doszyty paseczek do łatwiejszego otwierania, i w środku także znajduje nam się podszycie w kolorze czarnym, materiału bawełnianego. Ok, to by była duża kosmetyczka, i teraz przejdźmy sobie już do trzeciej kosmetyczki, która jest dedykowana dla mężczyzn, czyli dla panów. Kształt prostokąta bardzo fajnie skonstruowana w formie takiego jakby pudełeczka wymiary to jest 10 cm na 10 cm na 20 cm ta akurat jest w wersji granatowej także z wzorem komórki pszczelej w całości tutaj jak zauważycie ma uszko za które możemy sobie złapać tą kosmetyczkę bardzo fajne na końcu mamy także tutaj takie dwa zakończenia eleganckie i do tego dobrany mamy zamek w kolorze granatowym gdzie ładnie nam się to fajnie wszystko zgrywa. No i oczywiście tutaj w, w górnej części, czyli tutaj, znajduje się logo dobrej twórczości, wszyte. W środku także podszyte bawełnianą podszewką w kolorze granatowym. Naprawdę bardzo fajny produkt. Powiem Wam, że jest to nazwane kosmetyczka. Do tego celu jest to tworzone, ale naprawdę jest to bardzo fajne. Eee, mm, jakby mm, ja bym to nazwał takie materiałowe, pudełeczko, które możemy wykorzystać dodatkowo w, w różny sposób, oczywiście. Każdy to uzna jak, jak będzie chciał, ale do, dedykowane jest to jako kosmetyczka. Mi się to bardzo fajnie podoba. No i zauważcie też, że ta kosmetyczka jest pusta, a trzyma formę e, takiego prostokąta, dlatego że ona jest podszyta jeszcze specjalnym materiałem celem usztywnienia. Kształtu, ze względu na to, że te kosmetyczki są podłużne, czyli tutaj są jakby na zero, w dolnej części się rozszerzają po załadowaniu czyli tutaj zobaczycie sobie dno takiej szerokości, a ta kosmetyczka męska jest w formie właśnie takiego prostokąta bym powiedział. I ona trzyma formę bardzo mi się to podoba. Także. Kilka informacji takich technicznych. Chyba już wspomniałem, materiał zewnętrzny poliester wodoodporny, wewnątrz podszewka bawełniana, zamki w różnej kolorystyce. Więc bardzo wytrzymały materiał. Oczywiście nici tytanowe do zszywania, żeby nie było żadnych przetarć i rozerwać. Oczywiście Wszystkich zainteresowanych odsyłam pod numer kontaktowy do Eweliny. Tutaj znajdziecie pod filmem ten numer kontaktowy eee, poniżej. Eee, pamiętajcie także o tym, aby podać hasło Dolnośląskie Miody podczas zamawiania, a uzyskacie rabat na zakup prawdziwego produktu Handmade w unikalnej konfiguracji. Prezentowane egzemplarze są. Przykładem konfiguracji materiałów po kontakcie ze Weniną, możecie uzgodnić wszystkie szczegóły co do waszego wariantu kolorystycznego bądź formy kosmetyczki i myślę, że nawet rozmiaru. Zapraszam Was jeszcze tutaj na stronę Social Media Dobrej Twórczości, czyli na Facebook. Tutaj znajdziecie u góry nad moją głową link do. W, 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 strony e, Eweliny, a także link do filmu, e, który prezentował wcześniejsze saszetki dobrej twórczości, także o tematyce pszczelarskiej. Ja na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego spotkania. Cześć!